Czapka, okulary, obowiązkowy zestaw w kabriolecie. Cześć, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam Mercedesa 500 SL z 93 roku, generacja R129. Jeden z bardziej klasycznych kabrioletów lat 90. Doskonały projekt, doskonała konstrukcja. Tutaj jest w kolorze białym. Ja nie jestem fanem białych SL-i, ale coś w sobie ma. To, co przykuwa uwagę tego egzemplarza, to jego stan zachowania. Wyprodukowany w styczniu 91 roku, czyli jeszcze powiedzmy taki ten przedlift, albo tak zwana przejściówka. Bardzo rzadka konfiguracja materiałowa. SL-e przeważnie miały skórę i z tą przepiękną kratką mercedesowską. To jest dla mnie sztos i to jest przepiękne. Licznik też przebiegowy. Mamy bębenkowy, to charakteryzuje właśnie te pierwsze serie. No i co? V8, 5 litrów. 320 z groszem koni mechanicznych. Klasyczna kombinacja, czyli 8 loch, 8-otworowe, seryjne felgi, 16-calowe. No teraz to już jest naprawdę taki pełną parą klasyk, można powiedzieć. Szczególnie jak jest zachowany w takim stanie. Cały jest oczywiście w pierwszym fabrycznym lakierze. Pochodzi z rynku japońskiego. Zero korozji od spodu, jest również jak nowy. Ma 70 teraz tysięcy kilometrów przebiegu. No i tu mamy naprawdę spory kawał silnika. Bardzo fajna konstrukcja i uważam, że do SL-a chyba najodpowiedniejsza, no bo były 320, które też całkiem przyzwoicie jeżdżą. Natomiast no, mieć V8 to jednak jest już jakiś prestiż. Były też oczywiście V12. Ten silnik sporo cięższy, troszkę tylko mocniejszy. Ja najbardziej lubię te V8, bo dźwięk jest najciekawszy, osiągi też zadowalające, jak na początek 90. lat. No i cała ta linia, zobaczcie, stare filmy, nawet polskie, Reich i tak dalej. Ten SL się przewijał w kinematografii również, przez to jest też coraz bardziej kultowy. No i wartość bardzo rośnie tych SL-i. Jak na przykład, nie wiem, 5-6 lat temu SL-e ładne z Japonii sprzedawaliśmy po, nie wiem, 60-70 tysięcy złotych, no to teraz za tyle nawet nie kupimy ładnego SL-a na aukcji w Japonii. Egzemplarze takie jak ten, gdzie bezkompromisowo podchodzimy do stanu lakieru, serwisu, wszystkiego, całej historii, no to osiągają już ceny w Europie na poziomie 40-50 tysięcy euro. I to chyba będzie nasze hasło firmowe, chociaż w sumie już jest od kilku lat. Hashtag taniej nie będzie. Mamy tutaj wersję z soft topem, czyli tak zwanym miękkim dachem. Największa klasyka w kabrioletach. Ja nie przepadam w ogóle za kabrioletami za bardzo, ale jak już miałbym mieć jakieś kabrio, to takie właśnie z miękkim dachem, bo to się tak kojarzy przyjemnie. Te wszystkie kabriolety z twardym, składanym dachem uważam, że są trochę bez sensu, bo niby mamy kabriolet, jak zamkniemy, niby mamy coupé, ale właśnie cała otoczka, cały efekt kabrioleta tkwi właśnie w tym miękkim dachu, bo fajnie to wygląda. Nawet jak jedziemy z zamkniętym dachem, to też no, dużo więcej dźwięków do nas dobiega. Dach jest w stanie fabrycznym, nie był tu nigdy poprawiany, obszywany na nowo. Prawdopodobnie był tylko kilka razy w życiu otwierany, bo auto też ma hardtop, który Wam zaraz pokażę. Softtop nam się chowa w dedykowanym miejscu i możemy założyć wtedy hardtop, czyli dach blaszany. Od razu Wam pokażę tutaj, bo mamy go na takim dedykowanym stojaku, białym oczywiście. Tak wygląda hardtop. Jest to sztywny dach ze szklanymi szybami. Mamy tutaj też podłączenie, tam jest taka wtyczka też w aucie do podgrzewania tylnej szyby. No i wtedy nam się usztywnia to wszystko. No i mamy faktycznie taki fabryczny dach z prawdziwą taką podsufitką i tak dalej. I przeważnie w Japonii te auta właśnie jeżdżą cały czas z hardtopem i z softtopa nikt nigdy nie korzysta. Nie mówiąc już o otwieraniu tego dachu. Dobra, wsiadam, otwieram. Zobaczycie proces otwierania. Wszystko się dzieje oczywiście z przycisku. Jak podniesiemy go do góry, to po prostu nam się otwiera, bo szyby idą w dół. Tu się podnosi, tam się podnosi. Tu się odczepia. Cyk, pyk i mamy otwarty dach.
bardzo ładnie, spokojnie, dostojnie pracuje ta V8-eczka, nie zdradza charakteru. Ona zdradza dopiero podczas jazdy, pod obciążeniem, jak się go tam dociśnie do 5-5,5 tysiąca kilometrów. Czerwone pole się zaczyna od 6 tysięcy, no to wtedy słychać taką rasowość V8-ki, ale pamiętajmy, że jest to luksusowy kabriolet, roadster, czy jak go tam zwać, i on nie ma grzmieć i straszyć przechodniów, tylko mamy jeździć z klasą, jak to starym, porządnym Mercedesem. No ale przyznacie, że jak się go przyciśnie, to brzmi świetnie i tak naprawdę brzmi właśnie spod pokrywy silnika. Sam silnik pięknie, a z tyłu z układu wydechowego nie ma szału. Bardziej słychać właśnie silnik niż wydech i to mi się też bardzo podoba. Oczywiście cały się przechyla, jak ja to uwielbiam. Pięknie reaguje na gaz, no mechanicznie jest też perfekto, można się zakochać. Powiem Wam, że wydaje się, jak ktoś nie miał do czynienia z kabrioletami wcześniej i marzy o tym pierwszym kabriolecie, to stwierdza, że w sumie jak nie ma klimy, to ok, no bo po co mu klima? W końcu jeździ bez dachu, to będzie chłodno. No a kiedy jeździmy kabrioletem? Jak jest piękna, słoneczna pogoda. I co się wtedy dzieje, jak jest piękna, słoneczna pogoda? Słońce nam tutaj, wszędzie, zewsząd, szczególnie jak stoimy w korku, to się wręcz gotujemy. I powiem Wam, że klima jest niezbędna w każdym kabriolecie, moim zdaniem. Jestem bardziej fanem takich aut, które się dobrze prowadzą, dużo po torach jeżdżę i zawsze jednak ta sztywność nadwozia i radocha z prowadzenia wygrywa. No i wiadomo, że kabriolet z automatu jest mniej sztywnym samochodem, ale z drugiej strony takim kabrio się jeździ po prostu dla przyjemności, dla fanu. I chyba stwierdziłem, że się zaczynam starzeć, bo w sumie coraz bardziej mi się też zaczynają podobać, a kiedyś to w ogóle dla mnie to była tragedia. No i wracając do właśnie kabrio, klima podstawa, teraz mi tutaj takim chłodkiem wieje. Oczywiście mam opuszczone szyby, nie mam nawet windshota założonego, także jest ten przewiew i jest fajnie, pod warunkiem, że jedziemy 50 km na godzinę. Zaraz wyjedziemy na szybszą trasę też, no to już nie będzie tak kolorowo, zamknę tylko szyby, no już więcej tych podmuchów się pojawi. Na szczęście fotel tu weselu możemy bardzo nisko obniżyć i nie wystaje nam głowa. Ja nie jestem jakimś ultra wysokim gościem, bo mam 180 cm wysokości, szerokości jeszcze nie, więc jest ok. Czuć, że jest to ciężki samochód, no bo jest też sporo cięższy od poprzednika, czyli R107, no ale za to ma mocniejsze silniki i tak dalej. Tu mamy te 326 koni dokładnie w tej właśnie pierwszej serii tego silnika M119. No i to do takiego cruisingu jest ok. Jak się go przyciśnie, no to też te 250 pojedzie. One katalogowo miały chyba z 8,6, 8,4 do setki. W obecnych czasach nie jest to super wynik, ale wtedy to robiło wrażenie. Pamiętajmy, że zaprezentowano go na targach w Genewie w 1989 roku. Ten samochód wygląda świetnie, naprawdę. Bardzo klasyczne linie, nikt nie pomyli tego z inną marką, widać, że jest to Mercedes. I powiem Wam, że znowu oczywiście niby nie lubię białych aut, w sensie 129 białych, ale ten mi się coraz bardziej podoba, im dłużej z nim obcuję. No jeśli chodzi o SL-a, dla mnie najciekawsza. Nie wiem, czemu wszyscy się jarają 107-kami, ja jakoś nie jestem fanem tej generacji, chociaż bardzo ją cenię, szanuję, ale gdybym miał mieć jednego SL-a w garażu, to na pewno byłoby to R129. I właśnie albo z pierwszej serii, albo z ostatniej. Jakbyście mieli takie życzenie, to też możemy dla Was nagrać odcinek z właśnie ostatnią serią z 2000 roku, SL500, z przebiegiem 20 parę tysięcy kilometrów. W ogóle SL był jednym z pierwszych samochodów w historii w ogóle, które były seryjnie wyposażone w system ABS. Właśnie Mercedes w tamtych latach bardzo dużo takich nowinek wprowadzał jako seryjnie do swoich modeli. Więc mamy tutaj oczywiście ABS, co w tamtych latach nie było takie oczywiste. Mamy też dwie poduszki powietrzne kierowcy i pasażera. No i mnóstwo takich właśnie dodatków, obecnie oczywistych, a w tamtych czasach tylko topowe modele Mercedesa takie coś miały. No to teraz wyjedziemy na trasę S2, troszkę bardziej się rozpędzimy, dach oczywiście
o jakiś pierdzący Hyundai nas wyprzedził, a wiedziałem, że będzie strzelał. Będzie trochę bardziej szumiało, więc mi wybaczcie, ale właśnie pokażemy wam, jak to się zachowuje. W weselu i tak mało czuć ten wiatr, on, konstrukcja, te wszystkie tutaj kąt przedniej, szyby i tak dalej. To i tak jest naprawdę świetne, jeśli chodzi o cabrio. Jadąc z otwartym dachem, nie mamy tutaj zbyt wielu zawirowań powietrza, nawet bez windshotu, bo windshot, czyli ta siateczka z tyłu, która właśnie jak podniesiemy ten pałąk, można tam ją rozpiąć, no to jest dużo ciekawiej i dużo ciszej, mniej tych zawirowań. Dobra, uderzamy tutaj. No i przy takiej jeździe, teraz mamy 80 na godzinę, w ogóle nie słychać tego silnika, absolutnie nic. Bardzo tak dostojnie, cichutko, z klasą. Mam nadzieję, że będzie tutaj trochę luzu za chwilę i troszkę przyciśniemy. No, już troszeczkę więcej wiatru się pojawia, jak zapewne słyszycie. Ale i tak jest znośnie, miałem już 120 przez chwilę. Oczywiście mamy też tempomacik. Teraz sobie 90 ustawiam i sobie płyniemy. Zaraz zrobimy taką próbę przyspieszenia, tak od 80 na przykład. Mamy pusto, bezpiecznie. No to kickdown. No, jest fajnie. Wcale tak bardzo nie wieje. No jest już trochę mało komfortowo, bez windshota i tak dalej, ale dalej ten wiaterek we włosach, można się schłodzić, jest fajnie, przyjemnie. Jak miałbym gadać z pasażerem, no to rozmowa tak do 100-120 na godzinę jest w miarę taka możliwa, bo później jednak już jest głośno. No ale nie jeździmy tym na wyścigi, jeździmy tym, żeby mieć fun i zrelaksować się, więc nawet jakaś trasa na Mazury czy nad morze, pełen chill out, nikt nas nie goni, 100-120, teraz mam stówkę, jest optymalnie. No w ogóle pokonywanie nierówności, no to Mercedes potrafi robić naprawdę świetnie. Płyniemy, wręcz płyniemy tym autem. Bardzo podobnie się zachowuje zawieszeniowo, no bo to zawieszenie jest zbliżone właśnie na przykład do W124 czy W201. No, mnie strasznie kręcą Mercedesy z tamtych lat. Najbardziej lubię właśnie. Lubię też te nowsze, ale tutaj jednak jest taka klasyka, jest dusza. Pozycja bardzo fajna za kierownicą, bo siedzimy dosyć nisko. Oczywiście pełna regulacja elektryczna z pamięcią obu przednich foteli. Jest to wersja dwumiejscowa. Czasami, bardzo rzadko, D129 występowały w opcji czteromiejscowej. Czyli tutaj zamiast takiej półeczki na bagaże i schowków pod tymi klapkami były takie malutkie siedziska, podobne jak w 911-kach. Niby dla dwóch osób z tyłu, ale to jest takie mocno teoretyczne miejsce, bo jest tam bardzo mało miejsca na nogi. No to miejsca z tyłu jest dosłownie, nawet nie wcisnę ręki. Więc nie ma się co oszukiwać, jak ktoś szuka czteromiejscowego cabrio, niech się nie napala na szukanie czteromiejscowego 129, bo i tak nie przewiezie tam nawet dzieci, bo będzie to udręką. Tylko może warto wtedy kupić 124 cabrio, gdzie jest troszkę więcej miejsca. A tu mamy taką większą klasykę, dwie osoby i koniec. Drewno tu jest, no wszystko tu jest jak nowe, naprawdę bardzo ładnie zachowany egzemplarz. Coraz trudniej znaleźć takie bezkompromisowe egzemplarze, bo rynek też jest trochę popsuty tymi wszystkimi importami z USA, gdzie SL-e były bardzo popularne, jest ich mnóstwo, tylko są mocno wyeksploatowane, mają duże przebiegi i tak dalej, więc wymagają sporo miłości i nigdy już nie będą wartościowe, bo mają duże przebiegi po prostu. No i to, co pozostawało gdzieś w Japonii i czy w Europie z małym przebiegiem, dlatego bardzo rośnie na wartości. Jak się mówi Mercedes SL, to jak ktoś nawet się nie zna do końca na samochodach, to przeważnie ma wyobrażenie właśnie tej generacji SL-a. Tu mamy otwierane. Tak, po mercedesowsku. Stary, dobry Mercedes. Wszystko takie kultowe. Szczególnie prędkościomierz w ogóle. Te zegary wszystkie, jak w starym, dobrym Baleronie. To są najlepsze lata Mercedesa, jak dla mnie. I najwięcej radochy dają te samochody. Czterobiegowa skrzynia jeszcze tutaj. Były też te wersje z pięciobiegową. Mówi się, że ta czterobiegowa bardziej pancerna i tak dalej. Niezawodna. No mnie urzeka stan zachowania wnętrza w SL-ach. Często ta galanteria
jest problematyczna, czyli na przykład te obudowy tutaj, te słoneczniki, takie tematy, to jest bardzo trudne już do dostania, czasami niemożliwe jako nowe w ASO i bardzo też drogie. Tu mamy po prostu wszystko jak fabrycznie nowe, więc mnie takie detale bardzo urzekają. Mamy tutaj tak zwany pałąk przeciwkapotażowy, też elektrycznie wysuwany. Wiadomo, że to ze względów bezpieczeństwa w razie dachowania i tak dalej. On też sam wystrzeliwuje w razie, gdyby auto miało faktycznie dachować, czy tam jakieś duże przeciążenia osiągać. Co mamy jeszcze? Składane lusterka. O, słychać, że się składają. Stare, dobre silniki. Podgrzewane przednie fotele, elektryczne lusterka. No takie standardy na luksusowego Mercedesa tamtych lat. W ogóle projekt tego 129 SL-a był przez bardzo długi czas tam realizowany jako następca 107. Mnóstwo pieniędzy Mercedes włożył w prace rozwojowe, projektowe, by wreszcie pod koniec lat 80. to zaprezentować. Najbardziej doceniane teraz kolekcjonersko są właśnie serie pierwsze, czyli te takie do 93 roku. Mówi się, że wtedy były też najlepsze blachy, najmniej problemów z korozją. Te pierwsze silniki na Kadżetroniku, dokładnie ten silnik właśnie żywcem był wyjęty do Mercedesa 500 EW 124 właśnie z SL-a. Więc to były fajne czasy. Początek 90. lat w Mercedesie to były naprawdę fajne czasy. Teraz Wam pokażę jeszcze, może to kogoś zainteresuje, jak wygląda bagażnik. No właśnie i plus jest taki, że jak mamy otwarty dach, czyli ten soft top jest schowany, to nie ma to wpływu na pojemność bagażnika, a w niektórych kabrioletach ma, jak choćby w następcy, czyli w SL-u R230, który już miał sztywny dach, to jak złożymy ten sztywny dach, to do bagażnika możemy schować maksymalnie dwie paczki fajek. Tu nie ma to wpływu, bo ten schowek na soft top jest właśnie w tym miejscu, a bagażnik mamy tutaj, całkiem pojemny, jak na powiedzmy dwie osoby, więc można się zapakować na jakąś podróż. Zobaczcie, w jakim stanie to wszystko tutaj jest. Ja to najbardziej się jaram takimi rzeczami. Jeszcze jest tutaj oryginalna jakaś Achtung, wskazówki montażu, koło zapasowe, oczywiście fabryczne. Bridgestone, gdzieś zaraz znajdziemy rocznik, czy nie znajdziemy? Nie. Nie widzę, ale jest made in Japan, japońska opona. Zestaw narzędzi w tej czerwonej, w tym czerwonym etui, które też jest kolekcjonersko pożądane, oryginalne. Wszystko jest tu takie dziewicze. Ja strasznie lubię auta w takim stanie. Może to nie jest mój ulubiony kolor, to jednak właśnie ten stan zachowania i w połączeniu z tą genialną kratką tutaj naprawdę robi robotę, moim zdaniem. I wiadomo, ciemniejsze te listwy dolne i zderzak w takim odcieniu bardziej satynowym, powiedzmy, to też znak charakterystyczny Mercedesów z tamtych lat. Tych SL-i było mnóstwo. One się zmieniały, tam te liftingi i tak dalej. Później po 96 roku już weszły te nowocześniejsze silniki, czy tam ósmym, bo wiem, że też bardzo pożądana kolekcjonersko jest właśnie albo seria pierwsza, albo ta ostatnia w okolicach 2000 roku, już z tym silnikiem M113, 5-litrowym V8. Tylko je bardzo trudno znaleźć. Nawet te wersje właśnie z końca produkcji, bo jego produkowali w zasadzie do 2001-2002 roku, to wersje z końca produkcji miały już ksenonowe reflektory. Normalnie tu była soczewka. Mamy oczywiście tutaj też te świetne wycieraczki reflektorów, to Mercedesy z tamtych lat właśnie się tym charakteryzowały, że mogły to mieć. W ogóle ten projekt tutaj tego błotnika, on jest bardzo taki wypukły, poszerzony. To powiem Wam, że to się bardzo ładnie zestarzało, bo on już robił robotę na początku lat 90., jak się pokazał na drogach, a teraz robi, myślę, nie mniejsze wrażenie, jak wyjedzie na drogi, szczególnie egzemplarz w takim stanie. Równie dobrze on mógłby mieć przebieg, 15 tysięcy kilometrów i teraz ma 70, ale nie wygląda naprawdę na ten przebieg, bo to widać właśnie po materiałach. Bardzo często w SL-ach, szczególnie w tych ze skórzaną tapicerką, mamy problem z tym boczkiem. Jest bardzo mocno zużyty przy wsiadaniu, wysiadaniu. Materiałowa tapicerka, w ogóle po niej widać mniejsze zużycie niż po skórzanej. Tu jest w doskonałym stanie. Jakość tych plastików, to wszystko takie ładne, matowe. To mnie wręcz urzeka. Mogę jeszcze Wam pokazać na przykład tutaj, zobaczcie. Mamy całe nagłośnienie Technics.
To jest też wysoka półka jak na tamte czasy. Zmieniarka na 12 płyt, markowa. Tu mamy głośnik taki niskotonowy, chyba, nie znam się na audio, ale tak to wygląda. Nie ma zbyt wielkiej średnicy, ale pamiętajmy, że ten samochód ma już 30 lat. Więc to już robiło wrażenie wtedy, a teraz jest tak, no, takim fajnym artefaktem lat 90. To jeszcze zajrzymy tutaj, nie, muszę kawałek odsunąć fotel. A, i to jest właśnie fajne w Mercedesach z tamtych lat. Patrzcie, nie ma zasilania, nic się nie dzieje, nie mogę zamknąć szyby, ale otworzę drzwi i nagle wszystko działa. A tu możemy sobie schować coś. Jest jeszcze troszeczkę pojemności oprócz bagażnika, więc bardzo praktyczny samochód. Dwie osoby, mnóstwo bagażu, kije do golfa i tak dalej, co kto lubi. I jeszcze to jest taki znak charakterystyczny, może pomożecie mi to ustalić, bo są sprzeczne informacje. Te kierunkowskazy są charakterystyczne dla rynku USA, właśnie z tymi pomarańczowymi bokami. Wiem, że one są też kolekcjonersko i tuningowo pożądane. Niektórzy specjalnie sobie zakładają takie, że jest większy szpan, nie wiem dlaczego. One są oczywiście tutaj oryginalne, boszowskie, tak jak wszystkie lampy i tak dalej. Powinien mieć zwykłe, białe, bądź żółte, bo z tyłu ma żółte kierunkowskazy. Ale ustaliliśmy na tyle, co byliśmy w stanie, że akurat ta wersja ze stycznia 93 roku, przez bardzo krótki okres produkcji, właśnie były montowane takie kierunkowskazy z tym bocznym pomarańczem, więc prawdopodobnie wyjechało to fabrycznie w tym egzemplarzu. Może macie jakieś szersze źródła informacji i tak dalej, więc dajcie znać w komentarzach, czy powinniśmy wymieniać te kierunkowskazy, bo Japończyk sobie zrobił taki tuning, czy powinniśmy założyć żółte, czy białe, czy zostawić takie jak te, bo może jednak faktycznie on z fabryki na takich wyjechał, bo dotarliśmy gdzieś do takich informacji, ale nie mam ich w 100% potwierdzonych, więc może nam trochę pomożecie.